Witam serdecznie, nazywam się Iza Podlaska i razem z Miłką Krogulską przedstawimy Państwu horoskop na tydzień od 27 września do 3 października. Miłka, co nas czeka w tym tygodniu? Czeka nas tydzień, który sprzyjać będzie przede wszystkim ciężkiej pracy i dla jednych to jest bardzo dobra wiadomość, a dla innych wręcz przeciwnie. Po niedzielnej kwadraturze Słońca z Plutonem możemy na początku tygodnia czuć się troszeczkę zdenerwowani i mieć takie wrażenie, że ktoś nas pogania, że musimy uporać się z różnymi sprawami. Przestrzegałabym przed braniem na siebie zbyt wielu obowiązków i zbyt wielu nowych spraw, ponieważ im bliżej piątku, tym niestety będzie trudniej, dlatego że Słońce... Piątek będzie... Nie mówię, że piątek będzie straszny, ale chodzi mi o to, że w piątek uściśli się koniunkcja Słońca i Saturna i to jest zwykle jedyny dzień w roku, w którym możemy stanąć naprzeciwko jakichś ważnych spraw i zdecydowanie ocenić, czy wystarczy nam na nie sił, czy możemy się ich podjąć, czy lepiej z czegoś zrezygnować. Dlatego piątek w tym tygodniu postrzegam jako dzień bardzo ważnych przemyśleń i uświadamiania sobie różnych spraw. Jeżeli coś będzie trudne, jeżeli coś nie będzie się Wam udawało, podejdźcie do tego ze spokojem, ponieważ być może warto będzie zmienić strategię działania. A od piątku będzie już nowy początek weekendu, który będzie szalony, bardzo sympatyczny i minie w zupełnie innej aurze niż piątek, ponieważ Merkury znajdzie się w aspekcie z planetą Uran, co sprzyja zmianom planów, szalonym imprezom i ja mam takie wrażenie, jakby po stagnacji całego tygodnia, bo możemy się czuć trochę zmęczeni i czuć nawet stagnację, kolejny weekend przyniósł nam ożywczą, nową energię. Jak znaki ogniste będą i zareagowały na te wszystkie wydarzenia, Twoim zdaniem? Znaki ogniste, czyli barany, lwy i strzelce, będą w tym tygodniu bardzo ambitne, jak zazwyczaj zresztą. Aura na niebie sprawi, że mimo saturnowych przeszkód, to właśnie zmobilizuje szczególnie barany do walki o swoje w sprawach zawodowych, czyli baranów się w tym tygodniu boimy i schodzimy im z drogi. Lwy będą brylowały, ale też dostaną bardzo ważną wiadomość, którą będą potrafiły wykorzystać na swoją korzyść. Natomiast strzelce w tym tygodniu będą bardziej refleksyjne i bardziej zajęte sprawami towarzyskimi i rodzinnymi. A co znaki powietrzne? Znaki powietrzne będą w bardzo dobrych humorach. Mówimy tutaj o bliźniętach, wagach i wodnikach. Wy w tym tygodniu będziecie mogli nauczyć się czegoś nowego i troszeczkę planeta Saturn wpłynie na Was w taki sposób, że usadzi Was w jednym miejscu. Trzeba będzie nadrobić różne zaległości, przyjrzeć się poważnym sprawom i szczególnie trudne zadania przed sobą mogą mieć w tym tygodniu wagi, ponieważ planeta Saturn ze Słońcem w koniunkcji właśnie w waszym znaku zodiaku będzie przebywać, a to znaczy, że Wy będziecie musiały zdać sobie sprawę z tego, co Was otacza, być może uporządkować pewne rzeczy, może być odpowiedzialnym za swoje słowa bardziej, dlatego szczególnie pod koniec tygodnia bądźcie bardzo odpowiedzialni i nie obiecujcie niczego na wyrost, a bliźnięte i wodniki jak zwykle w tej atmosferze cudownie dadzą sobie radę. Znaki wodne natomiast, czyli raki, skorpiony i ryby, będą w tym tygodniu na świeczniku. Szczególnie raki i ryby odważą się powiedzieć coś ważnego bliskim osobom albo przebić się na drodze po szczeblach kariery. Szczególnie raki powinny nie ograniczać się w tym tygodniu, jeżeli chcecie zdobyć dobrą pracę, to jest dobry tydzień, żeby składać papiery i przede wszystkim przebijać się przez tłum konkurentów. Skorpiony natomiast będą bardziej refleksyjne, skupione na uczuciach i na takim odpoczynku. Skorpiony w tym tygodniu powinny zdecydowanie odpoczywać. I zostały nam jeszcze znaki ziemskie, czyli panny, byki i koziorożce, którym ten tydzień minie w bardzo sympatycznej, spokojnej, a wręcz rodzinnej aurze, warto robić różne ważne zakupy dla domu, dla rodziny. Warto być bardziej blisko z osobami, które są dla Was ważne. I szczególnie dobre wiadomości mam tutaj dla panien, którym właśnie planeta Saturn może przynieść pod koniec tygodnia jakąś ciekawą finansową okazję. Trochę się zmęczycie. Do oszczędzania chyba. Nie, wydawania też, ale przede wszystkim zarabiania pieniędzy, ponieważ Saturn zwykle po trudach przynosi nagrodę, a panny na nagrodę zdecydowanie w tym tygodniu zasługują. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy.